Wprowadź kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie alsen.pl. I łącznie ten kurs będzie około trwać 4 godziny ponad, a będzie kosztować 50 zł. Prace akurat idą w re, ponieważ od momentu, kiedy nawiązałem współpracę, no takie większość materiałów i tak tworzę bezpośrednio dla Alsenu. Natomiast same z siebie takie moje prace będą też o dziwo zedytowane odpowiednio w kursie. Wiedza jest naprawdę obszerna i będzie kosztować niewielkie pieniądze, bo będzie kosztować 50 zł. I czy to jest coaching, jeśli tak, to kupuję? Znaczy, Grey, ty to wiesz co, ja przyszłościowo zrezygnuję z usług coacha, a moim coachem będzie bezpośrednio ten kurs, o którym mówię dosłownie przez te kilka minut. No i te wszystkie aspekty, które wymieniłem, osoba, która jesteś na live, to zapewne wie, o co mi chodzi, osoba z odcinka, jeżeli nie wiesz, to wpadaj częściej na live, żeby się dowiedzieć. To dzięki, Michael, za pokazanie i szczerze są własne rzeczy, które mój mózg brąza potrzebuje więcej, więc kupuję. No i superancko, cieszę się z tego powodu. I czy będzie możliwość płatność PSC? Tak, takie płatności będą oczywiście dostępne. Poszperałem trochę na internecie i dostrzegłem, że są takie dodatkowe serwisy, które oferują takie rzeczy, mimo to, iż nie posiada się firmy. Więc takie aspekty mogę jak najbardziej oczywiście dodać. No i tyle w temacie. Jak kurs będzie oczywiście gotowy, to dam wam znać. Jeszcze udostępnię 10 osobom jakąś taką beta testową wersję, żeby zobaczyć, czy się faktycznie wszystko zgadza i nie ma jakichś, nie wiem, błędów językowych. Więc to jest projekt, można by powiedzieć, mojego życia i się czuję z tym usatysfakcjonowany. Kurde, nie potrafię tego powiedzieć dokładnie. A wracając do naszego gameplayu, to gramy sobie dzisiaj Lee Songiem po zmianach. Akurat w patchu 12.15 ta postać dostała świeżo co buffiki odnośnie jego umiejętności, czyli za każdym razem, kiedy używamy energię, to na początku nasza postać traci 50 punktów, a następnie potem traci po 25. Przez to skutek tak jakby zmęczonego Lee Songa jest znacznie rzadziej spotykany. Jest to serio odczuwalne, że tak powiem, ponieważ sam z siebie gram ostatnimi czasy bardzo często Lee Songiem. No i powiem szczerze, jako dawny main tej postaci, to czuć. To czuć nie tylko i wyłącznie na papierze, ale również w praktyce. Kiedy to będzie? Jeżeli się zrobi, to będzie. Akurat, wiecie co, nie mam czegoś takiego, że dzień premiery dałem w tym konkretnym miejscu, o tej konkretnej porze. Po prostu jest to projekt, na którym pracuję i wymaga on czasu. Nie mogę się zmuszać do czegoś takiego, bo po prostu muszę przy tym usiąść i nad tym popracować dość dokładnie, żebyście zrozumieli wszystkie aspekty, które chcę wam tam przekazać. Użytkownik, który nie wie, a ogląda mnie tylko po to, żeby mnie krytykować albo hejtować, ja nie nagrywam przez ostatni okres, czyli nie wiem, chyba 4 miesięcy, poradników do stricte dżungli. Ja nagrywam sobie luźny content oparty na koreańskich wymysłach, i gram postacie pod niestandardowe zestawienia, albo świeżo po zmianach. Czyli jeżeli taka postać, jaką jest Lee Sin, dostaje buffiki, no to chcę go przetestować, zobaczyć jak wygląda. Na przykład ostatnio zmiany dostał Panteon w patchu. Nagrałem Panteona, bo chciałem sprawdzić, czy jego potencjał jest faktycznie odczuwalny. Innym razem też gram postacie kolorystyczne, czyli nie gramy na przykład postaci pod klasycznego builda, którego mogliście dostrzec na początku materiału, tylko zarazem grałem sobie postać, no pod kolorystykę, nie wiem, takiego builda, jaki mi się żywnie podoba. Dlatego w skrócie mogę powiedzieć widzowie, że ludzie, którzy piszą, że nagrywam poradniki, to niestety są w błędzie. To taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. I chyba to niestety przegram. No niby Echo mi tutaj pomaga, ale na dłuższą... O, chociaż Morgana ją zamyka, to spoko. Jak Morgana ją trafi z klatki, to jest super. Ojojoj. No niby ją mam w zanadrzu. Dobra, super. Dobra, udało się zabić, całe szczęście, i wydaje mi się, że jeszcze możemy tutaj nawet i dubla wlepić, z tego co widzę. A może nawet i tripla? Nie no, tripla raczej nie. No super, wyszło. Ten, kto nie wie, widzowie, to oczywiście gramy sobie Lee Songa pod klasyczne zestawienie, jakie występuje na każdym dosłownie fighterze w sezonie 12. Czyli jeżeli stosujecie runki na Viego, runki na Jarvanie, runki na, nie wiem, Xin Zhao, Vajce i tym podobnych, to raczej będziecie widzieli to wszystko to samo, czyli Conquerora w połączeniu z Triumfem, który przywraca nam kluczowe zdrowie. Oczywiście sam siebie zdobywca leczy naszą postać, kiedy się wystakujemy odpowiednio. No a la Kriti zwiększa nasze attack speedy, Cope the Great zwiększa nasze obrażenia, a same z siebie runki inspiracji to skracają czas odnowienia naszych efektów na przedmiotach albo naszych czarów przywoływacza. Oraz dodatkowo posiadamy obuwie, którego normalnie nie składamy zwykle na pierwszym recallu na tankach albo jakichś innych fighterach, no bo tutaj zawsze budujemy pierwsze fragmenty itemu mitycznego.
Michael, jakby chciałbym wiedzieć od Super Junglera, czyli ciebie, co sądzisz o nowym Udyrze? Szczerze mówiąc, bez szału. Ja akurat jestem osobą, która w małym kontekście cieszy się z tego wszystkiego, ale zarazem też nie do końca. Jakoś ten Udyr wygląda zupełnie dziwnie, jakoś po prostu nie przypadł do moich gustów. Spodziewałem się czegoś innego odnośnie tej postaci i tyle w temacie. Masz na YouTubie milion poradników na każdą linię, więc po prostu wystarczy poszukać. Plus jeden. Akurat zgodzę się, że YouTube jest coraz bardziej obszerną platformą wraz z poradnikami do m.in. Ligi Legend, więc wystarczy tylko i wyłącznie poszukać. I powiem szczerze, ten kto chce znaleźć, to na pewno znajdzie. Bo są nie tylko i wyłącznie kontenty polskie, są jeszcze kontenty angielskie, gdzie tam jest Mobalytics, Moba Guides, Skill Guides, jakieś tam inne jeszcze guidesy i tym podobne sprawy. Więc wystarczy poszukać. A jeżeli nawet nie znajdziecie na scenie angielskiej czegokolwiek, to jeszcze możecie znaleźć na scenie między innymi niemieckiej. Więc jeżeli ktoś rozumie jakieś takie zagraniczne języki, to zapewne zrozumie też treści, albo chociaż nawet będzie w domyśle wiedzieć, o co chodziło. Michael, według ciebie ten Shen ma szansę na granie w dżungli? Bo według mnie jest spoko. No jeżeli grasz kompetitiva, to jak najbardziej. Jeżeli maniaczysz tak stricte Shenem po to, żeby robić oro, to jesteś niestety w błędzie. Bo spodziewałbym się, że Shen z siebie jest takim zwykle tankiem, który zawsze stara się całe życie komuś pomagać. Zawsze gra pod kogoś, czyli całe życie defujesz, defujesz, jeszcze raz defujesz, tylko po to, żeby koniec końców kogoś zshieldować, zerkować i obrócić bieg wydarzeń na swoją korzyść. I generalnie oni robią Heralda i nie wiem czemu tam nie zmierzamy. Kto byś mi bardziej polecił na początek odblokować Vayka czy Lee Sina? Vayka. Vayka jest o niebo prostszym leśnikiem i tak szczerze mówiąc na dłuższą metę się bardziej opłacają stosować. Kurde, akurat mi to zesmajtowało Unlucky. No szczerze mówiąc i tak ją zabijam, więc jest super. I tego prawdopodobnie też uda się zabić, więc koks totalny. Chyba, że zmisuje Q, ale raczej wątpię. No to szkoda, że niestety obiektywa mi zabrała, ale jeżeli mamy 4-0 i takie early game'owe szybkie presje, to super. Dobra, poczekajmy sobie chwilę w krzakach, bo prawdopodobnie tutaj Shivanka przyjdzie. A raczej marne szanse, że tutaj zejdzie na red side, bo ten red side też jej zestilowaliśmy. A widzieliście, że ona była gdzieś w tych okolicach, więc możliwe, że zaraz na blue się wybierze. A jak nie, no to cóż, mówi się trudno. Widziałeś jakieś zmiany? Poczekaj. Dobra. No powinienem z nią to zwyciężyć, bo jeszcze do tej pory nie posiada ulta. Więc probably ją jeszcze powinniśmy. No serio. Dobra, ja chciałem powiedzieć, że nie uda mi się zabić. Ale całe szczęście chyba się udało. Zaba, nie! Zaba mnie zabiła. Nie, to się nie nagrało, to się nie nagrało. Widziałeś, jakie zmiany wprowadza Riot przed sezonie? Szczerze mówiąc, nie interesowałem się tym filmem i tylko go widziałem na tym. Na miniaturce, jak miałem YouTube'a i sobie go scrollowałem. I nie wiem, do czego dotyczył, więc jeżeli oglądałeś, to się podziel tą wiedzą. Bo tak szczerze mówiąc, ja nie wiem. Dobra, zbejtujemy go w sumie na wszystko. Kurde, Ignite mi to zabrałeś, naprawdę? Chłopie. Patrząc na to, że mamy chore, dosłownie chore statystyki, to powinniśmy też nie tylko i wyłącznie wzmacniać swoją osobę, ale jeszcze wzmacniać drużynę, bo patrząc na to, że Shivanka ma 0-3, a robi kolejne Drake'i, no to w sumie ona jest trochę do przodu. Przyszłościowo mi te 5-1 nic nie da, w momencie kiedy Shivanka będzie robiła na przykład Soula. Dlatego wiecie, widzowie, wszystko ma swoją korzyść, ale generalnie staracie się przede wszystkim też nie zapominać o tak ważnych aspektach, jakim jest Drake, no bo wiadomo, Drake to oczywiście globalny efekt dla twojej drużynki i dzięki temu macie teraz na przykład Ability Haste'a więcej oraz Attack Speed'a. Przez co wasze postacie mogą szybciej bić i teoretycznie mieć szybciej umiejętności. Żeba, nowy obiektyw bardzo się opłaca. No co jak co, ale nie wiedziałem co tam mogłem już zrobić innego. No bo wiecie, sama z siebie żaba, ulol, sama z siebie żaba była już tego stopnia, no takim ryzykiem, że albo się uda, albo się nie uda, nie? No niestety w tym kontekście się nie udało, no ponieważ co? No mnie zabiła, po prostu mnie zabiła. Rieska na Lee Songu. No jeżeli bym zadbał odpowiednio o KDA, to prawdopodobnie bylibyśmy w stanie wbić Eskę. Inaczej, ktoś mnie pytał kiedyś na tym, na streamku oraz w komentarzach, w jaki sposób mogę przede wszystkim wbijać Eskę na jakiejś konkretnej postaci. Schemat jest prosty. Musicie więcej farmić odnośnie ogółu,
Bo to jest tak, że zawsze ten system, między innymi tych rank i tych wszystkich maestrii, czy tych właśnie ocen pomeczowych, ocenia was względem ogółu. Czyli jeżeli gracie konkretną postacią, macie na przykład 10 killi średnio, no to jeżeli macie 15, no to jakby jesteście ponad tą normę, która występuje wokół wszystkich graczy. Jeżeli macie killi, nie wiem, 8, no to wiadomo, jesteście poniżej. Więc musicie zawsze mieć takie aspekty, które są ponad normę. I wtedy będziecie łatwo, totalnie łatwo mogli kierować, teoretycznie łatwo nabijać sobie eski, nie będziecie potrzebowali pomocy, nie wiem, jakiegoś youtubera czy jakichś innych spraw. Bylibyśmy w stanie z nimi zwyciężyć pod warunkiem, że no właśnie Garen tu zajdzie. Lol, ona ma w sumie 7 level. Dobra, Fox. Superancko. Raczej powinien przeżyć ten chłop, ale ja już pozwolisz, że Malphite'a sobie dobije. Także kozacko wyszło. Nie dość, że jeszcze Garena udało się ocalić, to jeszcze killa udało się zdobyć. Dobra, zdobądźmy sobie Heralda i wydaje mi się, że od razu powinniśmy cisnąć tego topa, bo Malphite jest totalnym freekickiem. No wystarczy tylko i wyłącznie zrobić coś takiego i pójść prawdopodobnie właśnie mu na plecy, bo widzę, że top jest totalnie, totalnie za daleko. Zróbmy coś takiego. Wykopmy go dla zasięgu. I teoretycznie on już jest i tak martwy. O właśnie. O kurde, łe, nie to co trzeba. Klikłem nie to co trzeba, bo zamiast Q, które już leciało do przeciwnika, to ja kliknąłem W do Heralda. Niestety się zdradziłem, no ale cóż, bywa i tak. Ciekawe, czy w tym roku dojdzie jakaś runka fajna. No szczerze mówiąc, no Riot nigdy o tym nic nie mówi, tylko mówi zawsze w ostatniej chwili, więc ciężko, no w sumie, predyktować takie rzeczy. Dobra, wycofamy się od razu do bazy, bo już jak zwykle mam efekt goblina na swojej osobie. Kupimy sobie przydatne itemy. Szczerze mówiąc, Maw nie byłby zły na ich teamach, bo posiadają 4 HP-ków. Więc złożymy sobie tutaj profilaktycznie Mawa. Złożymy sobie od razu jeszcze przydatne obuwie oraz pinka, żeby zabezpieczać swoją osobę i lecimy dalej. Mimo w LoLu jest o wiele za mało butów. Dlaczego tak uważasz? Przecież obuwie jest dotyczące ochrony przed APK-ami. Masz typowo ofensywne obuwie, jakim jest, nie wiem, Sorcery czy Berserkery. Ale też jednocześnie masz takie dodatkowe aspekty, jak też robić szybkie oro i roamować, to masz na przykład mobilitki albo buty szybkości. Więc masz tak jakby każde rodzaje butów przypisane do odpowiedniej, nie wiem, klasy bohatera albo nawet i stylu, jaki grasz. Jaki Kayn jest najlepszy? Oczywiście, że czerwony. Najlepiej stosować w dzisiejszych czasach Kayna pod czerwone zestawienie, ponieważ jest wytrzymały, a zarazem bije naprawdę chore przeliczniki, więc polecam to stosować. Ojojoj. Kurde, zabiłem go w locie. Dobra, cyk. Ojojoj, aż zabłysnął, chłopie. Nice'u. No i co, spodziewałem się początkowo, że ta Shivanka, no i pozostałe postacie zrobią totalne oro. A tu jednak my robimy, widzowie, oro, także kozak. No sami widzicie, ani razu energia na Lee Sinie mi tak mocno nie spadła, że narzekałem, że Lee Sin jest zmęczony. To jest właśnie ta bardzo mocno odczuwalna różnica, że za każdym razem, jak się bije z przeciwnikiem, to zawsze ta energia w jakimkolwiek stopniu zostaje. Mam pytanie, jeśli w tym sezonie mam Silvera 4, to na następnym po placementach będę mógł mieć tą samą rangę? Nie, zwykle jest tak, że o te 4 rangi w dół spadasz. Czyli jeżeli posiadasz profilaktycznie, co ty tam powiedziałeś, Silvera 4, to teoretycznie przyszłościowo możesz posiadać, nie wiem, Bronza 2 czy coś takiego, żeby potem sobie szybko i łatwo skombekować do tej rangi. No tak właśnie system MMR działa, że no stara się za wszelką cenę tak, no, przywracać punkty i tym podobne sprawy. I szanse oczywiście na szybki powrót do gry. I do oczywiście rankingu, jaki aktualnie wbijasz. Prawda? Ale oro! Czy ty naprawdę chcesz się ze mną tradować? To jak ja go kopnę, to Serafina zabije. Nie udało się niestety doskoczyć tak jak chciałem. No cóż. Dobra. Dobra, wiecie co? Poczekamy. Poczekamy, aż będziemy mieli Q, żeby odskoczyć. Właśnie tak. I teraz prawdopodobnie Wiktora jeszcze spróbujemy zabić. No jest gdzieś tutaj chyba. Tak myślałem. Chodziło mi o to, że tamten pytał, czy po rozegraniu rankedu wywali go z powrotem do S4. No to jest profilaktycznie niemożliwe. No chyba, żeby, nie wiem, osiągnął, załóżmy, G4. I potem, jeżeli by się spytał, czy wbije S4 po promo, to jak najbardziej. No bo ten system rankingowy tak działa.
Ale że na przykład biłem S4, a awansuję z powrotem do S4, to niestety tak to nie działa. Szkoda, no ale niestety tak jest. Jezu, te stuny. Ale oro. No serio? Kurdełe. Ku. Cyk. Naprawdę musiałaś się jeszcze wrąbać tego jedynego minionka. Hehe. Demacja chciał mi zabrać. Nie ma. A, już niestety FF-a dali, także cóż. Łącznie ze statystykami 16-1-9 zakończymy sobie to spotkanie. No, Lee Sin po zmianach jest naprawdę OP, także polecam go zastosować. No i co, przejdźmy od razu do podsumowania, bo aż mnie ciekawi, ile damage'a byłem w stanie zadać. Podsumowując, moi drodzy, tą piękną rozgrywkę, w niecałe 23 minuty gry udało się totalnie wystompować przeciwnika, posiadając prawie że perfekcyjne statystyki wynoszące 16-1-9. A jeżeli chodzi o podsumowanie damage'owe, to sami widzicie, że totalnie tym Lee Sinem jesteście w stanie robić oro, pod warunkiem, że robicie schodkową przewagę i trafiacie odpowiednio swoje umiejętności, jakim jest na przykład Q. Polecam spraktykować, bo być może jest to ukryty pik, który tylko czeka, aż go wybierzecie. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Zostaw łapę w górę dla zasięgów, zostaw taktyczną subskrypcję, by być na bieżąco z kolejnymi tego typu materiałami oraz częściej wpadaj na transmisję na żywo, gdzie gadamy na przeróżne tematy oraz stosujemy takie przeróżne mety. Także do zobaczenia, z tej strony Michael, yo! Thank you.